Drodzy bracia i siostry, w wielu krajach i w różnych mediach istnieje swoista moda na programy typu Mam talent. Zaprasza się do nich utalentowanych ludzi, aby zachwycali widownie swoimi zdolnościami, zwłaszcza w muzyce czy tańcu. Szczególne uznanie zdobywają dzieci i młodzi ludzie, dla których występ przed znanymi artystami i widownią, do tego transmitowany w telewizji, stanowi nieraz niezwykłe przeżycie, a ich kariera artystyczna nieraz nabiera rozmachu. W jednym z takich programów wystąpiła także młoda osoba z naszej diecezji. Wyszła przebojowo na scenę, trochę zawahała się przy pytaniu o instrument, a potem zaśpiewała białym głosem, zachwycając jurorów i całą widownię. Jej występ, który można oglądać w internecie, na YouTube, w ciągu roku oglądnęło 4,5 miliona osób. Ewidentny talent. I to nie tylko muzyczny, ale i organizacyjny. Naturalny entuzjazm, radość z każdego występu i przekonanie o swoich możliwościach. Młoda osoba wpisuje się w ten sposób we współczesne tendencje, aby przede wszystkim rozwijać mocną stronę człowieka, na którą składają się posiadana wiedza, umiejętności i talenty. Do spektakularnego sukcesu jak ten młodej osoby i poczucia spełnienia nie wystarcza wiedza i umiejętności, ale potrzebny jest talent i świadomość tego, że się go posiada. W dzisiejszych czytaniach tak ważne słowo talent ma także bardzo konkretne, wymierne znaczenie, o którym zresztą mowa jest w dzisiejszej Ewangelii. Talent to wartość srebra w ilości 26 kg. To także wartość, według której szacowano majątek, wartość transakcji czy innych towarów sprzedawanych i kupowanych. Talent wprowadzili Grecy, ale stosowany był także w Izraelu za czasów Jezusa, bo to wciąż wschodnia część wówczas Cesarstwa Rzymskiego. Czy talent to dużo, czy mało? Według dzisiejszej ceny srebra to prawie 78 tysięcy złotych. To daje nam pewną orientację. Przy powieści Jezusa występuje pewien człowiek, Pan, któremu podlegają trzej słudzy. Jest wymagający. Oni wiedzą, że rozliczy ich dobrze z ich zaangażowania w pomnażanie powierzonego im majątku. Właściciel bierze pod uwagę zdolności każdego z nich i każdemu przed wyjazdem powierza odpowiednią część majątku według oceny ich zdolności. Zasadniczo nie myli się przy tym. Dwaj z nich, najbardziej obdarowani, potrafią podwoić powierzoną sumę, a trzeci, który otrzymał tylko 1/5 tego, co pierwszy, faktycznie nic nie zrobił. Nie poradził sobie nawet z jednym talentem. Wszyscy trzej otrzymują jako zadanie dobrze zarządzać powierzoną sobie częścią własności swojego Pana i właściciela. Według dzisiejszych cen srebra byłoby to odpowiednio 390 tysięcy złotych, 156 i 78 tysięcy. Dwóch pierwszych podwaja powierzoną im część majątku. Przynoszą więc po powrocie Pana odpowiednio już 780 tysięcy złotych, drugi 156, a ostatni wciąż jeden talent. Zauważmy, że po powrocie Pana w czasie rozliczenia dwaj słudzy powtarzają słowa: Panie, oto powierzyłeś mi tyle, a tyle, oto drugie tyle zyskałem. Obaj otrzymują zaskakującą nagrodę. Nie 1, 2, 5 czy 10% od sumy uzyskanej. W ogóle nie jakąś wymienną sumę, ale jednobrzmiącą, jedną obietnicę. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Nagroda więc dla sługi dobrego i wiernego jest nie z tego porządku, nawet nie z tego świata. Obaj są nazwani sługa dobry i wierny.
a więc wzorcowy, zaufany, sprawdzony. Rezultaty ich pracy są imponujące. Pan byłby zadowolony w ogóle, gdyby, tak jak ten trzeci, powierzył jeden talent bankierom. Ci zaś mogli wówczas bankierzy dawać około 10-15% w skali roku. Pan byłby z tego zadowolony. A przecież ci dwaj pozostali przynieśli drugie tyle, co otrzymali. Wobec tego, dlaczego Pan jakby minimalizuje ich osiągnięcia, skoro mówi: dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach. Albo w innym tłumaczeniu: w małej rzeczy byłeś wierny. To po to, aby zaznaczyć niewspółmierną nagrodę, którą im daje. Niewspółmierną do ich osiągnięć. Choć oni uzyskali imponujący przyrost powierzonego im majątku, to nieporównywalnie wspanialsze będzie to, czym ich Pan nagrodzi. Wiemy, że przypowieści w Ewangeliach mówią przez porównanie, w formie przypowieści właśnie, o innej rzeczywistości, o panowaniu Boga, o poddaniu się Bogu przez człowieka, o miłosiernym traktowaniu człowieka przez Boga, o niewyobrażalnej nagrodzie, niewymierzonej aptekarsko przez Boga, ale obficie i hojnie darowanej przez Ojca Niebieskiego tym, którzy żyją jak Jego dzieci, jak dzieci Boże. Zresztą kontekst tej przypowieści już też wskazuje na to, że Jezus mówi o perspektywie rozliczenia każdego człowieka z jego całego życia. Tak więc dwaj pierwsi słudzy to ludzie, którzy wierzą i są posłuszni Bożym przykazaniom. Radośnie spełniają to, co się Bogu podoba i gorliwie wypełniają swoje ludzkie i chrześcijańskie obowiązki. Zupełnie inaczej ma się sprawa z owym trzecim sługą. Problem polega na tym, że robi zły użytek z wiedzy, jaką ma o swoim Panu. Sam wydaje na siebie wyrok albo sam wskazuje, gdzie jest jego osobisty problem. Mówi bowiem: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Gdy dwaj inni mieli obraz Pana jako wymagającego, po prostu starali się i okazało się, że całkiem dobrze. Trzeci zaś wypowiada się tak, jakby znał filozofię marksistowską, walkę klas, bo Pan jest dla niego wrogiem, który nie ma prawa powierzać obowiązków swoim sługom, nie ma prawa uzyskiwać dochodów z pracy innych ludzi. Dodaje do tego tłumaczenie, w którym obciąża odpowiedzialnością za wszystko swojego Pana. Bo to z lęku przed Panem odpuścił, nie podjął wysiłku, nie zaryzykował. Nawet nie zdobył się na to, aby przerzucić troskę o zyski dla Pana na bankierów. Gdyby zrobił, jak Pan to powie w odpowiedzi na jego tłumaczenie, miałby 10 albo i więcej procent w skali roku. Jeżeli, jak czytamy w przypowieści, Pan powrócił po dłuższym czasie, może po wielu latach, tym swoim zyskiem u bankierów mógłby dorównać tym dwóm sługom, a tak nie zrobił nic. Dlatego ocena Pana jest bardzo surowa wobec tego trzeciego sługi. Mówi: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie bym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, a także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ten trzeci sługa miał w swoim ręku ogromną szansę, nieograniczone możliwości, niezwykłe perspektywy, kilka możliwości. A żeby być człowiekiem zaufania wobec swojego Pana. Przekładając to na przesłanie Ewangelii, wystarczyło żyć jak dziecko Boga.
żyć jak kochany przez Boga człowiek obdarowany. Tymczasem ten nie zaangażował się, nie szukał. Nie szukał pomocy, fachowej porady, specjalistów od tego, co mu powierzono. Przesłanie tej przypowieści streszcza się w wezwaniu: pomyśl, kim jesteś, jeżeli Syn Boży umarł za twoje grzechy, aby cię ocalić i umożliwić zamieszkanie w domu Ojca. Pomyśl o łasce chrztu, która już uczyniła cię dzieckiem Bożym. Pomyśl o Duchu Świętym, który cię prowadzi, dodaje otuchy, umacnia, pomaga ocenić to, co robisz. Pomyśl, kim już jesteś, a kim chciałby ci jeszcze Bóg uczynić. Pomyśl o tym, jeżeli tym, a zobaczysz, że nabierzesz ochoty do lepszego życia, bardziej zaangażowanego, do wykorzystania wszystkich talentów, zdolności, charyzmatów, okazji i możliwości. Będziesz też szukał wsparcia, pomocy, wskazań od innych. Moi drodzy bracia i siostry, także w obu wcześniejszych czytaniach znajdujemy zachętę do odkrywania talentów i odpowiedniego postępowania. Apostoł Paweł uświadamia wierzących w Tesalonikach, kim już są i jak bardzo inne ma być ich życie w porównaniu z życiem nieznających Chrystusa. Pisze Paweł dosłownie: ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Owi wyznawcy Jezusa w Tesalonikach przez wiarę i chrzest już są synami światłości i synami dnia. Nie mogą zapomnieć o tym, że mają w ręku talent życia wiecznego. Nie mogą tego utracić przez czyny, które zaprzeczają albo zagrażają ich wspaniałej przyszłości, upragnionej przez Boga. Aby się nie okazało, gdy Pan przyjdzie na sąd nad światem, że oni będą zawstydzeni z poczuciem zmarnowania i to tego najcenniejszego. Usłyszeliśmy dziś także mądre wskazania z Księgi Przysłów. W języku dzisiejszej psychologii mowa jest, tak to można określić, o zasobach wewnętrznych człowieka. W tym fragmencie Księgi Przysłów mowa o pożądanych zasobach kobiety, którą warto wybrać na żonę. Te zasoby to cechy charakteru, umiejętności, wiedza, talenty, ważne wartości, przekonania, ale także umiejętności odpowiedniego działania, zarówno praktycznego, jak i strategicznego. Dzisiejsza psychologia mówi, że te zasoby wewnętrzne są o wiele bardziej ważne niż zewnętrzne. One się też nie wyczerpują, a raczej ulegają pomnożeniu i wzmocnieniu, gdy są dobrze wykorzystywane. Czyż idąc za radą autora Księgi Przysłów, nie należy szukać takiej kobiety na żonę, która zasługuje na zaufanie, która potrafi zadbać szczerze o najlepiej rozumiane dobro męża, która jest dzielna w swoim życiu i może stanowić oparcie i wsparcie dla mężczyzny, który nieraz okazuje się słaby? Czy nie trzeba szukać takiej, która jest pracowita i zadba o cały dom? Czy nie lepiej żyć z kobietą wierzącą w Boga i liczącą się z Jego przykazaniami? Czy nie pewniej będzie się czuł mąż, gdy wie, że żona jest wspaniałomyślna, wybaczająca, okazująca miłosierdzie nawet obcym? A co wobec tego, wobec męża? Czy nie potrzeba nam w naszym codziennym życiu, a także w naszych wyborach życiowych dostrzegać wartość talentów, uzdolnień, możliwości i to nie tylko swoich własnych, ale także innych, zwłaszcza bliskich, żony, męża, dzieci, aby docenić nie tylko ich, ale i także dostrzec dobroć Boga w Jego obdarowywaniu moich bliskich, aby wspomagać ich rozwój, aby uczyć odpowiedzialności za to, co otrzymaliśmy, aby zwracać się ku temu, który obdarowuje hojnie moich bliskich,
by w tych obdarowaniach widzieć te, które są najważniejsze, na których można polegać, które dają najlepszą perspektywę. Moi drodzy bracia i siostry, kiedy dziś pada wiele złych słów, gdy jesteśmy skłonni bardziej podejrzliwie i nieżyczliwie mówić o sobie, sami nie dajmy przede wszystkim odebrać sobie tego talentu, który jest najcenniejszy dla wierzących, a więc wiary, łaski chrztu, przynależności do Kościoła. Nie bądźmy podejrzliwi, pełni nienawiści, bo to niszczy nas samych, zatruwa radość dziecka Bożego, sprawia, że możemy zagubić naszą drogę do domu Ojca. Niedawno dostałem ciekawą fotokopię niezwykłego dokumentu. Pochodzi z archiwum parafii rodzinnej Jana Pawła II w Wadowicach. Właśnie pół roku po prymicjach księdza Karola Wojtyły w wadowickim więzieniu czekał na wykonanie wyroku śmierci były komendant obozu w Oświęcimiu Rudolf Höss. 10 i 11 kwietnia 1947 roku pod budynek więzienia wadowickiego przywożono z krakowskich łagiewnik ojca Władysława Lona, jezuitę, byłego prowincjała. Został posłany do skazańca, który prosił o księdza przed wykonaniem wyroku śmierci. Ojciec Lon, pochodzący częściowo z niemieckiej rodziny, był przygotowany na to. Był zupełnie innym człowiekiem, ten, który był osadzony w oczekiwaniu po wyroku na wykonanie wyroku śmierci. Proces byłemu komendantowi unaocznił ogrom zbrodni, których się dopuścił. A dobre traktowanie przez strażników więzienia sprawiło, że łatwiej mu było uwierzyć w miłosierdzie Boże. Wpierw jednak okazało się, że kiedyś w początkach swojej kariery wystąpił z Kościoła katolickiego. Faktycznie urodził się i był wychowany w rodzinie katolickiej. Ale w pewnym momencie tak bardzo przylgnął i uwierzył ideologii nazistowskiej, że uznał, że Kościół katolicki niesłusznie nie popiera Adolfa Hitlera, dobrego człowieka dla narodu niemieckiego. Późniejszy komendant obozu w Oświęcimiu praktykował w Dachau, wzorcowym, pierwszym wielkim obozie. Tam Hess mógł okazać swoją złość i to, co myśli o Kościele katolickim, traktując odpowiednio licznie zgromadzonych, osadzonych księży katolickich, pierwszych wrogów Adolfa Hitlera. Dokument, o którym mówię, sporządzony po wyznaniu wiary w celi więziennej, po spowiedzi i komunii świętej, zaświadcza, co się stało. O fakcie zaświadcza to podpisami dwóch księży i kościelny, który towarzyszył jezuicie, gdy ten szedł przez miasto z komunią świętą dla zbrodniarza, teraz już pojednanego z Bogiem i pojednanego z Kościołem. Zdążył przed śmiercią odkryć niezwykły talent, którym kiedyś wzgardził. Powrócił do Kościoła, pojednał się z Bogiem, uznał swoją winę wobec ludzi, prosił publicznie o przebaczenie. Zawsze jest możliwe zwrócenie się do Boga o miłosierdzie, o spowiedź, o powrót do Kościoła, jeżeli się z niego wystąpiło. W tym Kościele jest zbawienie, Słowo Boże, sakramenty, a także modlitwa nas wierzących. Talent. Tyle ich mamy w naszym życiu. Od Boga. Co z nimi robimy? Amen. Księże biskupie, bardzo serdecznie dziękuję za sprawowaną Eucharystię, za te wszystkie łaski, jakie przez nią na nas spłynęły. Kończy się powoli rok sarkandrowski i mam w ręku szczególną pamiątkę, szczególną relikwię. Ksiądz arcybiskup Jan Graubner, biskup diecezji ołomunieckiej, zlecił konserwatorską naprawę skrzypca, a więc narzędzia tortur, na którym umarł święty Jan Sarkander.
Trzeba było wyciąć pewne fragmenty tego drewna ze skrzypca i ksiądz arcybiskup Graubner postanowił, aby z tych fragmentów wykonać biskupie krzyże. A więc z tej szczególnej relikwii każdy biskup czeski otrzymał właśnie taki krzyż. Poprosiłem księdza arcybiskupa również o tą relikwię, o ten krzyż. Chciałbym ci, księże biskupie, go wręczyć. Moi drodzy, no cóż, cieszę się, że jesteście tutaj razem z nami i w tej świątyni, ale również przez internet, przez telewizję. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do Skoczowa. Chciałbym powiedzieć o wiele więcej, ale już nie mogę. Piękny kościół, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Na rynku miejsce narodzenia świętego Jana Sargandra z piękną kaplicą, z muzeum. Obok rynku kościół, gdzie święty Jan Sargander był ochrzczony. Nad Skoczowem wzgórze kaplicówka z krzyżem papieskim, pod którym papież był dwa razy. Podczas pielgrzymki na Muchowcu w Katowicach, a potem w 1995 roku w Skoczowie. Moi drodzy, Skoczów jest pięknym miasteczkiem. Można wypić kawę, można się pomodlić, można być na kaplicówce i nie tylko tam przeżywać piękne chwile w modlitwie, ale również podziwiać przepiękną panoramę całego Beskidu. Są przepiękne trasy rowerowe. 9 kilometrów do Ustronia, 20 kilometrów do Wisły. Jak pojedziecie do Rzymu na pielgrzymkę, zatrzymajcie się w Skoczowie. Parking za darmo. Można tutaj odprawić mszę świętą w trzech różnych miejscach. Skoczów serdecznie was wita. Bardzo serdecznie chciałbym powitać w naszej wspólnocie parafialnej księdza biskupa. Tę Eucharystię sprawujemy w dobiegającym końca roku sarkandrowskim. Były piękne plany uczczenia naszego rodaka i współpatrona diecezji. Niestety epidemia uniemożliwiła nam przeżycie tego czasu tak, jak sobie go wyobraziliśmy. Bóg zechciał, byśmy ten czas przeżyli inaczej. Dziś w Ewangelii usłyszymy o talentach i mamy nadzieję, że nie zakopaliśmy tego Bożego daru. Witam was serdecznie zgromadzonych w tej świątyni. Jest nas niewielu ze względu na ograniczenia związane z epidemią. Witam wszystkich tych, którzy razem z nami tę wspólnotę tworzą poprzez telewizję Polonia, poprzez łącza internetowe. W tej duchowej przestrzeni tworzymy wspólnotę uczniów Jezusa Chrystusa. Niech każdy z nas na ołtarzu położy to, co ma w swoim sercu, radości i troski dnia codziennego. Modlitwy za nas samych, za naszych bliskich, za naszą ojczyznę, tych, którzy ją tworzą, by Duch Święty odnowił oblicze naszej ziemi. Prośmy także podczas tej mszy świętej w szczególny sposób o potrzebne łaski dla księdza biskupa, który w najbliższym czasie obchodzi imieniny i urodziny. Księże biskupie, prosimy cię o sprawowanie tej Eucharystii. My składamy te dary na ołtarzu, a ty w naszym imieniu ofiaruj je Panu Bogu.